Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski zostaje w areszcie. Sąd w Londynie zdecydował, że będzie tam przebywał do czasu rozprawy ekstradycyjnej. Więcej w relacji Macieja Zemły. Sąd w Wielkiej Brytanii zdecydował. Michał Kuczmierowski, były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, najbliższe dni spędzi w areszcie. Tam będzie oczekiwać na decyzję w sprawie jego dalszej, ewentualnej ekstradycji. Sprawa jest mocno komentowana w Sejmie. Liczę na to, że sprawiedliwość sięgnie każdego, kto w przeszłości, kto za rządów Prawa i Sprawiedliwości dopuścił się prania pieniędzy, niegospodarnego wydatkowania pieniędzy lub też po prostu kradzieży. On się nie uchylał, on chciał listu żelaznego, on chciał, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a tutaj widzimy, że działamy w tej chwili w takim bardzo nadzwyczajnym trybie, czyli trybie represyjnym. I uważam, że w tej chwili w Polsce są po prostu więźniowie polityczni. Michał Kuczmierowski pewnie będzie kolejnym z nich. Sam proces ekstradycji to bardzo długa procedura. Jak mówią eksperci, może ona potrwać nawet nie dni czy tygodnie, ale długie miesiące. Maciej Zemła, Telewizja w Polsce 24.